Wszyscy głową walnęli w słup. Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive i dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy, tak jak zresztą pisaliście w komentarzach, żebym zjechał z tego stoku, ale ja go delikatnie przerobiłem. Otóż jeżeli zjedziemy tutaj jakimś cudem, to zaraz za zakrętem robi się tutaj koszmar. Stwierdziłem, że powiększę liczbę tych słupów, które tutaj są, i będzie nam się coraz ciężej zjeżdżało. No i jak na to patrzę, to będzie bardzo, ale to bardzo ciężkie. Weźmy sobie na przykład Grzesia. Weźmy Grzesia, zobaczcie. Grzesiu się ślizga po tym stoku strasznie mocno. I się zawinął wokół słupa. I właśnie tak prawdopodobnie będziemy kończyć na tym słupie. Także Grzesiu tu zostaje, niech on się trzyma tego słupa. Weźmy naszego pierwszego ochotnika. Później będziemy puszczać dużą ilość aut. Ale zobaczcie, jak to jest ślisko. To jest okropnie ślisko. Wyłączamy oczywiście trakcję. I uwaga, jedziemy. Zobaczmy, jak daleko dojedziemy, okej? Staczam się i nie mogę skręcić. Proszę, tylko nie w drzewo. Tylko... Dobry początek, Screamy. Rozgrzewamy oczywiście opony przed zjazdem. Teraz będzie dobrze, teraz będzie... No drugie drzewo! Te BMW po prostu przyciąga te drzewa. Nie. Serio. Coraz gorzej. Trzecie drzewo teraz. Te drzewa mnie trolują. Z ręką na sercu, nie robiłem tego specjalnie teraz, żeby nie wsuł. Nienawidzę tej gry. Dodajmy sobie do naszej zabawy przyjaciela, który właśnie wyszedł z dymu i nas popycha. Ale okej, nic nam się nie stało zbytnio. I on razem z nami oczywiście pojedzie na ten stok. Nie popychaj mnie, bo lecimy znowu na drzewo. Dobra, uniknę. On nie uniknie. On nie uniknął, dobrze. Zjeżdżamy w dół. Będzie super. Nie będzie super. Dobra. Unik. Jest dobrze, Grzesiu. Dobra, uniknęliśmy Grzesia. Jesteśmy prawie na samym dole. Gdzie nasz kolega z Mercedesa? Nasz kolega z Mercedesa walnął tyłem w słup i utknął, ale zjechaliśmy prawie na sam dół, więc jestem dumny z tej BM-ki. Zobaczmy, jak poradzi sobie auto z napędem naprzód. Na pewno troszkę lepiej przyspiesza. Okej, teraz trzeba racjonalnie dodawać gazu. Nie mogę skręcić. No przestań mnie popychać. Okej, będzie dobrze. Zjeżdżamy tutaj w dół. Mercedes jest zaraz za nami. Musimy od niego jakoś uciec. Jezu, jak to auto przyspiesza na tym śniegu. Nie mogę zahamować. Nie. Dobra, uniknąłem. Uniknę jeszcze raz. Walnęliśmy prosto w Grzesia. Jest pod tym autem. A mamy tutaj jeszcze Mercedesa, który chce nas dopaść. I prawie mu to wyszło. Zobaczmy, co się z nim stanie. Zjedzie niżej niż BM-ka nasza. Prawdopodobnie prosto. Prawie prosto. Na dół. Proszę bardzo, Mercedes wygrał. Przepraszam cię, Grzesiu. Co się z nim stanie? Zanim weźmiemy jakieś zimowe opony, zastanawia mnie to, jak sobie poradzi taki autobus, który ma jakieś 130 osób na pokładzie. Czy będzie w stanie cokolwiek zrobić, jakkolwiek zjechać. Dobra, przejadę. Nie, wywalił się. Ale dobra, zjeżdżamy w dół mimo wszystko. Nie możemy zbytnio sterować tym autobusem i lecimy prosto na słup. Weźmy sobie auto 4x4. Zobaczcie, to dużo lepiej przyspiesza. Dużo, ale dużo lepiej. I teraz trzeba skręcić oczywiście jakimś cudem. Okej. Dobra, to sobie bez problemu radzi. Tylko jest za szybko trochę, nie powiem, że nie. Jest trochę za szybko i teraz trzeba wyhamować, jak najbardziej wyhamować, można nawet cofać w sumie. Dobra, i teraz skręcać, żeby nie wpaść.
prosto w słup. Dobra, żyjemy. Jeszcze nasza postać powinna żyć. Nasz kierowca powinien nadal żyć, spokojnie, nadal wszystko jest pod kontrolą. Troszkę mamy zepsuty napęd, ale to nic. Zobaczcie, że mogę uniknąć teraz wszystkiego. Okej, teraz tego słupa, dobrze. Jest dobrze, tylko wypadamy troszkę z drogi. Unikamy wszystkich drzew. I proszę bardzo, samochód jak nowy. Nie patrząc na ten kamień, nie no, kierowca raczej już... Ciężko, żeby to przeżył. Szczególnie, że auto wygląda w ten sposób. A Mercedes, z tego co widzę, bardzo, bardzo dobrze mu idzie. Dobra, mamy teraz zimowe opony. Trochę duże są te opony. I teraz będzie dużo lepiej, jeżeli chodzi o jazdę. Zobaczcie, że da się jechać. Rzeczywiście da... Gdzie jest Mercedes? Co ty zrobiłeś? Dobrze, nieważne. Spróbujmy sami zjechać tędy. Jak najwolniej trzeba oczywiście zjechać tędy. Hamować i unikać wszystkich. Serio? Weźmy Bugatti z zimówkami. To jest super pomysł, Bugatti z zimówkami. Wyłączamy oczywiście mu trakcję, żeby bardziej się ślizgał. Zobaczmy, czy teraz uda nam się. Mercedes jest za nami. Dobra, trzeba na niego uważać. Okej, dobra, tu jest słup. Zostaw mnie. I on poleci prosto na ten. O, uniknął go. Dobra, trzeba uważać, trzeba się skupić. I trzeba uważać też na plecy, bo on leci prosto na nas i się nie przyjmuje. Zajmuje nami zbytnio! Nie. Dobra. Dostał słup! Nie żyjemy? Ale kierowca Mercedesa raczej też nie żyje. Zobaczcie, co mu się stało. Ale żeby było ciekawiej i Bugatti miało co robić, zobaczcie, co my tu mamy. Mamy 6 Mercedesów, tych samych Mercedesów o różnych kolorach. Możecie obstawiać, który w nas walnie. Uciekamy od nich. Oni jakąś taktykę stosują. Wszyscy się złączyli. Dobra, jest niebezpiecznie. Okej, trzeba się skupić. Uciekamy od nich. Trzeba tędy dość szybko przyjechać, tylko zielony jak na razie leci. Nie. Prosto na nas. Jest źle, naprawdę źle. Dobra, uda się, on walnął w słup, więc jesteśmy bezpieczni. Spróbujmy uniknąć teraz wszystkich, dosłownie wszystkich słupów. Wjechać w ten zakręt jak najdelikatnie. Ojejku. Ale jest jeszcze szansa, że żyjemy. Mogłoby być ciężko oczywiście, ale jest taka szansa. Żaden Mercedes nie dojechał, tylko jakieś części z nich przyleciały. A Bugatti nadal na dachu. Jedzie prosto na sam dół. Okej, zrobiłem coś takiego, że raczej wszyscy powinni ten początek tu przejechać, więc dopiero teraz będzie tak naprawdę ciężko. Poczekajmy na nich, zobaczmy, jak to wygląda. One same siebie nokautują, te Mercedesy. Ale dobra, czarny nas goni. Obstawiajcie, który dojedzie do samego końca. Tylko my musimy od nich uciec. Dobra, jest niebezpiecznie. Okej, żyjemy, jest cały i zdrowy samochód. Czarny nas nadal goni. Dobra, tutaj trzeba cofnąć. Okej, unikamy wszystkiego. Tam one zjeżdżają powoli. Okej, czarny. Unikamy czarnego, jest dobrze. Jest za nami czerwony. Fioletowy się rozwalił. Czarny też się raczej rozwali. Okej, unikamy tego. Unikamy tego. Dobra, tego raczej nie dało się przeżyć. I zobaczcie, wszystkie Mercedesy. Pomarańczowy nadjeżdża. Nadjeżdża i zobaczmy, czy on dobił swojego kolegę i zjeżdża na dół. I chyba zjedzie najniżej, ale również skończy na tym słupie. Ale jeszcze jest zielony, nie poddaje się. Leci bokiem, niekontrolowanie co prawda, ale bokiem. Może jemu znowu jeszcze dobili tego. Może jemu się uda dotrzeć najdalej. Czy teraz on dobije pomarańczowego, ale jedzie dalej? Nie no, jak on da radę. On jest bezwładny teraz. Jedzie prosto na sam dół. Jeszcze przyspiesza. Nie wiem czemu. Nie skończy zbyt dobrze. Ale dojedzie. Jakkolwiek wyglądając, dojedzie na sam dół.
Ale co jakbym ja dołączył do tych Mercedesów i to był jakiś wyścig na przykład i byśmy się ścigali o to, kto dojedzie pierwszy na dół, co wy robicie? Dobra, musimy się ścigać, więc pełne skupienie i zjeżdżamy prosto na dół. Zielony nas goni, zielony nas przegonić chce, ale nas przyspieszył i się rozwalił. Okej, jest dobrze, jesteśmy na pierwszym miejscu, lecimy bokiem i teraz trzeba ominąć wszystkie słupy, to jest mega proste, bo przejeżdżamy przez... Co czerwony, co zrobił? Okej, hamuj, Screamy. Uniknij tych wszystkich drzew tutaj. Dobra, żyjemy. Jeszcze powinniśmy żyć. Zjechaliśmy na sam dół. Fioletowy, czy tam różowy, fioletowy, różowy, nie wiem. Już nie żyje. Pomarańczowy jest na drugim miejscu, a czarny i zielony... Nie wiem, co oni robią. Także ja oraz ten pomarańczowy dotarliśmy do mety. Ale teraz przyszedł czas na coś przełomowego, coś nowego, coś całkowicie nowego. Otóż mamy, zobaczcie tutaj, masę manekinów, masę Grzesi i oni będą walczyć o tytuł prawdziwego Grzesia. Jest ich tutaj 43, dlatego zgadujcie, który z nich, podajcie numerek, który z nich. Od 0 do 43, każdy z nich jest ponumerowany. Możecie pisać w komentarzach, zostawić oczywiście lajka i subika i przechodzimy do wyścigu. To będzie najgłupszy wyścig w historii, oni wszyscy będą iść jednym miejscem. Mam nadzieję, że później jakoś się podzielą i mam nadzieję, że będą jechać. Poczekajcie, bo się cały plan zepsuł. Zobaczcie, jeden z nich wychodzi na prowadzenie. To jest najgłupszy wyścig, serio. Niektórzy z nich całkowicie utknęli z tyłu, więc od razu odpadają. Ten się tu rozpędza. Osiąga oczywiście ogromne prędkości. I uwaga. Wszyscy głową walnęli w słup. I to koniec wyścigu, jeszcze tamci dojeżdżają jakimś cudem. Jadą rozpędzeni. I proszę bardzo, słup popsuł wszystkim plany. Także zacznijmy wyścig odtąd może. Także wszystko jest gotowe, zaczynamy nasz wyścig. Numer 34 jest na prowadzeniu. Zobaczmy, jak to się skończy. Zobaczcie, unikają wszyscy. Okej. Już mamy znokautowanych paru Grzesi. To dobrze wygląda, to naprawdę dobrze wygląda. Numer 38 jest pierwszy. Tylko walnie w słup i już nie będzie pierwszy. Numer 20 wychodzi na prowadzenie. Zobaczmy, jak to wygląda z tyłu. Z tyłu jest masa wrogów. Numer 20 się rozbił. Uwaga, zobaczcie, jaki zaciekły wyścig. Zobaczcie, jesteśmy praktycznie na miejscu. Tutaj jest stop, tu jest stop, tu jest najważniejsza linia. Jeżeli oni przekroczą tą linię, tylko oni tutaj wyjechali, to zobaczcie, mamy pierwszego i jedynego w sumie wygranego. I uwaga, to numer 9. Nie wiem, czy ktoś dał dziewiątkę. Jeżeli ktoś dał dziewiątkę, to napiszcie w komentarzu. Ale to był najbardziej zaciekły wyścig, jaki widziałem. Ale jeszcze ci, zobaczcie, mamy kolejnych wygranych. Ale liczy się ten tylko pierwszy. Ej, to było naprawdę kozackie. Jeżeli chcecie więcej wyścigów Grzesi, to piszcie w komentarzach. Jeżeli się odcinek podobał, to zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa.